Kategoria do 84 kg. Wojciech Orłowski i Paweł Bolanowski. Dżentelmen na naszych ekranach. Dżentelmen, który po okresie różnych perypetii związanych z nie do końca zawsze udanymi występami, teraz mocniejszy, dużo znów zaczyna wygrywać w MMA. Wojciech Orłowski to jeden z tych, którzy zaczynali swoją przygodę z mieszanymi sztukami walki w czasach, kiedy właśnie Pride rządził, a nie tak jak teraz UFC. On, kiedy uczył się tego sportu, uczył się go właśnie na takich zasadach, jakie preferowała ta japońska federacja, i dziś spodziewamy się tutaj, że to doświadczenie może odegrać rolę zasadniczą. Ależ teraz wyniesienie rzucił rywalem potężnie Wojciech Orłowski na ziemię, nawet nie zdążył chwilę zastanowić się Paweł Bolanowski, nawet nie zauważył, co się dzieje. Teraz potężne ciosy, kolano przytrzymujące głowę, popatrzmy, i koniec tego pojedynku. Zmasakrował Pawła Bolanowskiego Wojciech Orłowski. Cieszy się oczywiście Mirosław Ogliński, ale tak jak widzimy, również i Wojciech Orłowski zainteresowany tym, jak czuje się rywal. No to jest taki sport, to jest właśnie taka dyscyplina, ale nie ujmujmy, nie odbierajmy teraz, bo tam rzeczywiście widzimy, ma ogromne kłopoty Paweł Bolanowski, żeby dojść do siebie wielkiego dzisiaj spektakularnego zwycięstwa. Pewien swego ruszył z pełnym impetem i dobił błyskawicznie Pawła Bolanowskiego. Dżentelmen. Paweł Bolanowski, widzimy, wymaga zawiezienia do szpitala, wymaga sprawdzenia przez lekarza. Brawa dla niego, ale też trzeba przyznać, że dzisiaj Wojciech Orłowski również na to oklaski ogromne zasłużył. Wygrywa ten pojedynek, a my już wiemy, z Pawłem Bolanowskim wszystko w porządku. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Triumfator.